Cześć kochani, nazywam się Basia Rosłaniec i jestem tutaj nie dlatego, że nie mam coś fajniejszego, lepszego do roboty, tylko dlatego, że chcę wam powiedzieć o tym, co jest, co było i co jest i co będzie moim największym skarbem, skarbem mojego życia, moim zbawieniem, moim szczęściem. Chcę wam o tym powiedzieć dlatego, że żyjemy w świecie przepełnionym informacją religijną i ten świat sprzedał nam bardzo dużo informacji religijnych. Każdemu wydaje się, że wie, że rozumie, kim jest Bóg. Każdy ma opinię na temat Boga. Każdy ma opinię i jakąś tam wiedzę na temat Jezusa Chrystusa. I ja też byłam taką osobą. Ja też myślałam, że wiem, kim jest Bóg. Też kozaczyłam i chwaliłam się różnymi informacjami na temat Boga. Natomiast jestem tutaj, żeby wam rozwalić tą iluzję, bo jeżeli nie poznałeś się z Bogiem, z Jezusem, z Bogiem żywym, z Królem Królów i Panem Panów, jeżeli nie poznałeś się z Nim osobiście, to Go nie znasz i nie należysz do Niego. Jeżeli nie należysz do Niego, to należysz do złego i niestety zły będzie kierował Twoim życiem, będzie wpływał na Twoje życie, będzie Cię okradał, będzie Cię marnował życie. Ja nawróciłam się 10 lat temu. Urodziłam się i wychowałam się w rodzinie katolickiej, tak jak wszyscy tutaj w Polsce. Ale nie znałam Boga, nie znałam, w ogóle nie miałam pojęcia, kim jest Bóg. Któregoś dnia, kiedy byłam w depresji, zawołałam o Boga, zawołałam o prawdę. Powiedziałam do Boga, że jest mi tak źle w tym momencie, jest mi tak źle. A było mi źle, mimo tego, że miałam wszystkie różne rzeczy, o których marzą ludzie w świecie. Miałam wiele rzeczy, o których ludzie marzą. Miałam fantastyczne studia zakończone. Miałam na uniwersytecie, na prestiżowym uniwersytecie międzynarodowym. Miałam super pracę w wielkich korporacjach. Miałam wyjazdy, miałam wycieczki międzynarodowe. Ale to nigdy nie dało mi satysfakcji. A oprócz tego zaczęłam się wciągać pewnego rodzaju okultyzm, szukać Boga w jakiejś duchowości, w kartach tarota, we wróżbach. Latałam do wróżek, czytałam różne horoskopy w kółko i niestety to mnie pogrążało w coraz większej ciemności. I zaczęłam mieć objawy bardzo ciężkiej depresji. I któregoś dnia poznałam ludzi, którzy powiedzieli mi o Jezusie Chrystusie. To było bardzo dziwne zdanie dla mnie, ponieważ wiedziałam wszystko o religii. Znałam Bozie, słyszałam o Bozi, a nigdy nie słyszałam o Jezusie Chrystusie. I to hasło Jezus Chrystus było dla mnie bardzo dziwne, bardzo mnie nurtowało. I to hasło zaczęło drążyć w moim sercu. I któregoś dnia było mi tak źle i zawołałam do Boga i mówię: Boże, ja chcę poznać prawdę, bo ja nie wiem, kim Ty jesteś. Ja nie wiem, kim jest Bóg. I ja nawet nie bałam się śmierci i powiedziałam: Boże, ja się nie boję śmierci, bo mam depresję i jest mi tak źle, że ja się czuję, że ja jestem w ogóle w piekle teraz. I przyszedł do mnie Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus stał się moim Zbawicielem. Stał się moim życiem, stał się moim powietrzem, stał się moim wszystkim. Ja żyję i jestem szczęśliwa tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. I chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus nie umarł za to, żebyście mieli obrazeczki na ścianach. Jezus Chrystus nie umarł za to, żebyście mieli święta. Jezus Chrystus umarł za to, żebyście byli wyciągnięci, żebyście wszyscy byli wyciągnięci ze śmierci. Ze śmierci, która panuje tutaj. I żebyście mieli nowe życie w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest Bogiem życia. Jezus Chrystus gwarantuje każdego rodzaju zwycięstwo, każdego rodzaju wygraną.
Jezus Chrystus daje mi osobiście panowanie nad chorobami, nad patologią, nad grzechem. Ja mam teraz piękne, szczęśliwe życie. Ja budzę się szczęśliwa. Nie dlatego, że mam telewizor, plazma. Nie dlatego, że mam jakieś tam auto, czy jakąś tam wycieczkę gdzieś tam. Nie dlatego, tylko dlatego, że znam Jezusa Chrystusa i życzę Ci tego samego, bo to jest największe szczęście człowieka na ziemi. Życzę Ci, żebyś poznał Jezusa Chrystusa i czekam tu na Ciebie i czekam. Podejdź, podejdź i się pomodlę z Tobą. Pomodlę się z Tobą i pokażę Ci drogę. Pokażę Ci, jak się pojednać z tym Królem Królów, Panem Panów. Podejdź tu. Możesz być uzdrowiony. Podejdź tu do nas. A poznasz Boga zwycięstwa. Boga, przed którym kolano każdej patologii musi się ugiąć. Każda patologia musi się cofnąć. Boga, przed którym diabeł musi się cofnąć. Każdy diabeł, każda opresja Twojego życia musi się cofnąć pod świętym imieniem Jezusa. Ale jeżeli Twój Jezus to Jezusik w jakimś obrazku, to nie znasz tego Boga, bo to jest Bóg mocy. Królestwo Boga przejawia się w mocy. Jeżeli chcesz poznać tego Boga, jeżeli chcesz, żeby Twoje życie się zmieniło, jeżeli masz dość tego kołowrotka, podejdź do nas. Podejdź do nas, a poprowadzimy Cię do pojednania z Jezusem Chrystusem. Amen.